Witam wszystkich serdecznie. Za 3 minuty zaczynamy. Jeszcze czekamy, aż się po prostu ludzie pologują, bo dopiero została rozpoczęta. Zaczynamy za 2 minutki, punkt godzina 19. Tak, webinar będzie nagrywany. Ok, mamy godzinę 19, czyli za chwilę, czyli po prostu zaczynamy. Chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Nazywam się Michał Zbrug, jestem zawodowym traderem od 13 lat. Dzisiejszy webinar będzie nagrywany, natomiast już tak na wstępie, jeżeli ktoś w trakcie webinariu będzie mieć jakieś pytania co do webinariu, to można zadać je na czacie. Jeżeli akurat nie odpowiem czy coś, to po prostu najprawdopodobniej będzie w następnej fazie webinaru. Pod koniec oczywiście też będzie Q&A, czyli po prostu pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że się spodoba, bo dzisiaj mamy aspekt techniczny, czyli rzecz, którą jest tak naprawdę dość nudną, ale tutaj pójdziemy dalej. Na wstępie. Mianowicie, jeszcze taką jedną rzecz. Jeżeli tutaj w trakcie będę używał jakichś skrótów czy coś, chociaż mam nadzieję, że nie, to w tym momencie po prostu napiszcie mi, bo robię czasami takie rzeczy z automatu. Natomiast tak, dzisiejszym sponsorem tutaj jesteśmy u brokera Tickmill, który całkiem niezły broker, oraz Forex Club, który jest po prostu IB. Na początek, standardowo, ostrzeżenie o ryzyku. Czyli tradycyjnie musimy to podać. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 65% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z Tickmill Europe Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Okej, okay. Tak jeszcze raz w skrócie. Jestem zawodowym traderem od 13 lat.
Tutaj w tym momencie inne rynki zajmowałem się od 2000 roku, natomiast to było czysto i wyłącznie hobbystycznie. No, robiłem tutaj tradycyjnie chyba jak każdy, zarówno giełda papierów wartościowych, DAX, Dow Jones i inne. Od 2007 roku jestem na rynku Forex, gdzie praktycznie od 2008 roku już przeszedłem na zawodowstwo. Natomiast robię na własny rachunek, nie pracuję dla żadnej instytucji finansowej. Jedynie czasami daję, jak dzisiaj, na przykład webinary i tym podobne. Zajmuję się też szkoleniami, jeżeli chodzi o traderów. To dzisiaj mam ich ponad 500 osób wyszkolonych, natomiast kiedyś tego robiłem więcej, teraz mniej. Specjalizuję się przede wszystkim w permutacji price action, czyli ogólnie czystym wykresem, gdzie nie ma żadnych tam wskaźników i średnich i tak dalej, tylko po prostu zwykłe kreski i patrzenie, co cena robi. Specjalizuję się głównie w niskich TF-ach, głównie M1 i M5 do H1, gdzie H1 po prostu jest pokazanym kierunkiem. Tutaj macie na dole mój do mnie maila, jeżeli na przykład nie odpowiem jakieś pytania na wasze podczas szkolenia, a po prostu byście chcieli po prostu znać na nie odpowiedź. Po prostu nie zawsze będę mógł w stanie po prostu na to odpowiedzieć. Tak, tutaj mamy wykresy. Dla przykładu, tak wygląda to u mnie. Tak, to jest mój wykres, nad którym pracuję od prawie 14 lat, jeżeli chodzi o wykresy. U mnie się prawie nic nie zmieniło. Nie mam żadnych wskaźników, jest czysty wykres. Jedynie co czasami robię, to rysuję jakieś kreski, gdzie wolumenu po prostu nie mam. Wolumen w ogóle nie jest potrzebny, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Jeżeli w przypadku akcji i tym podobne, to jak najbardziej, ale w przypadku głównych majorsów, jeżeli chodzi o waluty, czyli tak jak u mnie, czyli to jest funt do jena, funt do dolara i euro-jen, te trzy pary walutowe, to wolumen w ogóle mi do niczego nie jest potrzebny. Tak wygląda wykres. Od razu będzie pewnie pytanie, co to cyferki w prawym górnym rogu. To jest nic innego jak spread w danym momencie, czyli koszty nasze transakcyjne. Jest to tutaj stick mila. Jeżeli chodzi o screen, spready całkiem przyzwoite, bardzo fajne. I są to oczywiście piąte miejsce po przecinku. I w tym momencie tutaj tak po prostu funkcjonuje. Zaczynamy. Dzisiejszym tematem, jeżeli chodzi o nasz webinar, jest mianowicie, jak ważna jest technika i jak są też jego konsekwencje, łamanie ich zasad. I tutaj podam na zarówno, jeżeli chodzi o przykłady praktyczne z pokazaniem jednego setupu, bardzo prostego setupu, ale bardzo fajnie pokazuje aspekt techniczny. I w tym momencie, jeżeli w trakcie będziecie mieć też pytania czy coś, to odpowiem tutaj na czacie możecie napisać. Oraz jeżeli przegapicie, no to po prostu wiadomo, na maila zawsze można napisać, łatwy do zapamiętania. Okej. Okay. Mianowicie tak już na wstępie. Technika. Co to właściwie jest? O co tutaj chodzi? Mianowicie technika to jest po prostu, mogą być przeróżne techniki, które wszystko w zależności od preferencji danej osoby. Może być to zwykła analiza techniczna, może to być Fibonacci i tak dalej, może to być Fibo i przeróżne inne techniki. Jest to wszystko i wyłącznie kto co bardziej preferuje. Natomiast istotnym elementem jest, jak ta technika jest ważna, jakie są skutki jej łamania techniki i przede wszystkim dlaczego nie przestrzegamy reguł związanych z techniką gry. Taki mały, że tak powiem, disclaimer. Ja używam słowa gra, jeżeli chodzi o rynki, nie nazywam tego inwestowaniem. Robię to czysto z powodu tego, że jest po prostu niewygodniej. I teraz tak. Jak ważna jest technika? Technika jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o to, co robimy, ale teraz powiem Wam ciekawostkę. Technika nie jest najważniejszym elementem tego, co robimy na rynkach kapitałowych. Zapewne nie raz słyszeliście, czy to w książkach, czy na jakichś forach internetowych i tym podobne, gdzie po prostu pokazują różne aspekty techniczne, że trzeba to wykuć i tak dalej, bo to jest najważniejsze i tak dalej. Nie. Technika to jest jeden z elementów w całości, jeżeli chodzi
chodzi o inwestowanie na rynkach kapitałowych. I tutaj, jeżeli chodzi o całość, najczęstszymi błędami, które my popełniamy, gdzie po prostu nie zarabiamy w perspektywie czasu, to wbrew pozorom technika tutaj ma drugorzędne znaczenie. I teraz Wam jedną rzecz. Technika nie jest najważniejsza, ponieważ ważniejsze są rzeczy związane na przykład z psychologią, w późniejszym okresie, czy na przykład typu kiedy grać, ile grać, jak sobie robić na przykład przerwy, czy nasze ogólne doświadczenie. I teraz Wam pokażę wykres. To jest, już widzę, że mi ucięło troszeczkę. To jest akurat badania, które prowadzę od ponad 2 lat, związane z traderami, jak ludzie po prostu grają, zarówno wśród moich znajomych, jak i osób, które po prostu wysłały im maila, gdzie dlaczego ludzie nie zarabiają, czym to jest spowodowane. Natomiast 63% błędów to są tak zwane głupie pozycje. Tutaj nie będę się rozwodził dokładnie, co to jest, bo to będzie w następnym szkoleniu. Natomiast to jest typu, bo mi się nudziło, bo fajnie spadało, bo trzeba było coś zagrać. To jest tak mniej więcej. Natomiast tutaj błędy techniczne, tutaj akurat widzę, że mi teraz ucięło nazwę, to jest 18%. Dlaczego tylko 18%, skoro to są nasze zasady wejść w pozycję? Jest to spowodowane tym, że technicznie rzecz biorąc, technikę, czyli założenia naszej gry, są to rzeczy, które stosunkowo najłatwiej jesteśmy się w stanie nauczyć. Najłatwiej. Dlaczego? Ponieważ można zrobić na przykład wypis na kartce chociażby zasad gry, czyli gdzie mamy grać, jak ma setup nasz wyglądać, jak to wszystko ma funkcjonować i w tym momencie trzymamy się tych zasad. Natomiast to błędy, które wynikają, że mamy stratne pozycje, to jest tylko 18%. Natomiast właśnie największy strat mamy przez takie głupie pozycje, ale to będzie akurat za tydzień, o ile dobrze pamiętam. Tutaj są też inne, ale dzisiaj nie będziemy tego po prostu omawiać. I te właśnie błędy techniczne, czym to jest spowodowane? Prostą rzeczą. Bardzo często, czy to jak poznajemy jakiś system, czy jak w momencie, kiedy ktoś nam coś pokaże, przeczytamy coś w internecie, zaczynamy to stosować na wykresie. I problem jest taki, że my chcemy wszystko za szybko. W momencie, kiedy my robimy 3-4 pozycje, przeważnie często się skończą z kiepskim wynikiem, to wychodzimy z założenia, albo to nie działa. Tylko pytanie jest, czy myśmy po prostu wszystko zrobili prawidłowo. I teraz Wam pokażę po prostu na przykładzie pozycji z wytłumaczeniem drobnym setupu. Mianowicie, jeżeli ktoś już kiedyś był na jakimś moim webinarze w Warszawie, to po prostu akurat może to znać, bo to jest fajny przykład. Natomiast najpierw opiszę pokrótce zasady setupu, żebyście wiedzieli, o co chodzi, a potem powiem, jakie są problemy związane, jeżeli technicznie wszystko będzie poprawnie, a co się stanie, jak nagniemy zasady i ta nasza technika, że tak powiem, pójdzie w łeb. Mianowicie tak, jednym z najprostszych takich i bardzo skutecznych systemów gry pod względem technicznym bez wykresu jest mianowicie gra w trendzie, poczekanie aż rynek wybije się z lokalnej konsolidacji, czyli zacznie się jakiś ruch. W tym momencie, o tak jak tutaj mamy, odczekujemy kilkanaście minut, w zależności od sytuacji, na uspokojenie się rynku, czyli żeby już po prostu kurs nie szalał. Kiedy jesteśmy po prostu na górze, tu mamy główny kierunek, mamy spadkowy, to w tym momencie, kiedy idziemy w dół, robi się nam taka drobna, malutka konsolidacja na M1, zawieramy pozycję na górze tej konsolidacji, SL po drugiej stronie i w tym momencie czekamy, czy ten rynek będzie kontynuowany, czy nie. Takie proste założenia, jeżeli to jest oczywiście zgodnie też z kierunkiem H1, jest zadziwiająco proste i skuteczne, jeżeli chodzi o rynki, które funkcjonują. Dlatego akurat tu mam taki przykład. I taki setup bardzo też fajnie pokazuje, czy będzie na późniejszych slajdach, co jak robimy wszystko prawidłowo i dobre wejście, czyli trzymamy się zasad technicznych, a co jest, jeżeli je łamiemy z różnych powodów, o czym za chwilę. Kolejny screen. Kurs poszedł zgodnie z założeniem po paru minutach. Nie wyszedł mi powyżej wartość, którą oczekiwałem.
Kurs się wybijał dołem. Przestawiona, zabezpieczona pozycja na plus. Technika jest zachowana, czyli kurs równomiernie mi tu spada, ładne poziomy się lokalne rysują. Zobaczcie, że tutaj mamy równy poziom i zrobił nam się tutaj poziom, który jest naszym nowym wyznacznikiem, gdzie po prostu trzymamy tą pozycję dalej. Na razie jest wszystko ok, trzymamy się zasad, wszystko prawidłowo. Lecimy dalej. Kurs sobie znowu troszeczkę spadł, znowu się zatrzymał, czyli jak się zatrzymał przez parę minut, znowu zabezpieczamy pozycję. I w tym momencie gramy zgodnie z techniką, czyli zgodnie z założeniem, jest wszystko w porządku, trzymamy się zasad. Co robimy dalej? Czekamy dalej. I co było dalej? Kurs zaczął się po prostu, za długo to trwało, ponieważ tutaj musi być zachowana dynamika po czymś takim. Została zamknięta pozycja z ręki, nie było czekania tutaj na TP czy coś w tym stylu. W efekcie później poszło do góry. Notabene zobaczcie, że tutaj też taki mamy takiego konsolidację, praktycznie identyczną tą, co mieliśmy tutaj. I w tym momencie wszystko jest ok. Nieważne tak naprawdę, ile to jest pipsów. Przy niskich TF-ach tak naprawdę nie liczy się ilość pipsów, tylko jakość tych pipsów. To jest coś, dlaczego uwielbiam niskie TF-y. I w tym momencie jesteśmy zarobieni mniej lub więcej. Wiadomo, jednego dnia to będzie 7 pipsów z pozycji, innego dnia 20, innego 30. Ja tutaj osobiście nie trzymam pozycji więcej niż 30-40 minut. Nie gram też na większe wartości niż 30 pipsów. Z tego względu, że ja lubię wyłączyć platformę i nie przejmować się, co się na niej dzieje. Ostatnią pozycję, którą zawarłem, którą trzymałem dłużej niż jeden dzień, to ile pamiętam, było w 2009 roku, jak dobrze pamiętam, bo 10. Pozycja była 3 tygodnie otwarta. I spałem tylko weekendy. Dlatego w tym momencie wolę po prostu to zamknąć w podanej sesji i w tym momencie spokojnie, nie wiem, iść z psami na spacer na przykład, czy iść się wyspać, a nie myśleć, co jest na wykresie. Tutaj widzę, że jest pytanie, w jakich godzinach handluję. Ja handluję po prostu w główne po prostu godzina handlu, czyli między 8 a godziną 10 i 11 oraz od godziny 14-14.30 do 17-17.30. To są moje ulubione godziny, z racji tego, że jest największa zmienność i w tym momencie to staram się wykorzystać. Natomiast teoretycznie można grać w każdej, ale zmienność robi swoje. Jak widzieliście też, tutaj widzę kolejne pytanie, pary walutowe to te, które były wcześniej, czyli funt do dolara, funt do jena i eurojen. To są moje ulubione pary walutowe. Nie używam euro-dolara. Moim zdaniem jest to najgorsza para, jaka jest do gry, ponieważ robi na niskich TF-ach bardzo dużo fałszywych sygnałów. Zrobi typu 3-4 fałszywe sygnały i dopiero wtedy robi to, co ma faktycznie zrobić. I wracamy tutaj. Mianowicie tak, tutaj wszystko zostało zawarte i jest wszystko ok. Natomiast co jest ważne? Mianowicie ważne jest, że kiedy my mamy jakiekolwiek założenia, to w tym momencie trzeba cierpliwie wyczekać na nasz setup. Niestety, czy, nieważne jaki to by był rynek, czy to jest waluty, czy to będą surowce, czy cokolwiek innego, to my musimy się dostosować do rynku, nie rynek do nas. I to jest bardzo istotne, jedno z najważniejszych zasad, ponieważ co? Otwieramy platformę, nieważne o której godzinie i w tym momencie patrzymy na wykres i chcemy zagrać jakąś pozycję. Bardzo często jest tak, że jak nie mamy pozycji, to czujemy się, jakbyśmy nic nie robili, a tu nie, ponieważ czekanie to jest też naszą po prostu w tym momencie pracą i tutaj działamy. Natomiast wyczekanie na setup jest kluczowe, nieważne też na jakim TF-ie. Natomiast plusem, to co ja lubię, niskich TF-ów, że przeważnie, jeżeli jak po prostu mamy jakiś setup, mamy założenie, nieważne jakie, to podczas danej sesji kilka takich sytuacji jest i to jest wtedy tylko kwestia mojej decyzji, czy wchodzę w ten setup, czy nie. Na większych TF-ach nie lubię sytuacji też tego, że czasami trzeba kilka dni poczekać, aż coś się stanie. I tradycyjnie wyczekanie na setup. Kolejną jest, czy są spełnione warunki techniczne, czyli czy
doszło do naszego poziomu. Tutaj najprostszym. Halo, halo, czy mnie słychać teraz? Teraz mnie słychać? O, coś mi się tutaj ze słuchawkami stało. Okej, mianowicie tak. Kolejną rzeczą jest, czy są spełnione warunki techniczne. Mianowicie, co to ogólnie znaczy? Każdy ma tam zbiór swój po prostu zasad ogólnie, co się musi wydarzyć na wykresie, żebyśmy mogli w ogóle myśleć o zawarciu jakiejkolwiek pozycji. I w tym momencie, tak, bardzo dobrym przykładem tu jest albo to, co pokazałem przed chwilą, czyli mianowicie wybicie z kierunku, zatrzymanie się rynku i dopiero dołączenie do rynku, czyli jak zrobi się taka mała konsolidacja. Czy na przykład tradycyjne wsparcia czy opory na przykład też są bardzo dobre, wbrew pozorom na niskich ETF-ach też bardzo fajnie działają, czy na przykład właśnie inne aspekty, czy to właśnie FIBO, które też polecam, bardzo fajne, choć sam nie używam dłuższego czasu, czy Elliot, to jest akurat tutaj, trzeba lubić Elliota, czyli zupełnie inna technika. Ogólnie trzeba zobaczyć, czy są nasze założenia po prostu spełnione. Jeżeli nasze założenia są po prostu spełnione, no to w tym momencie to tylko jest nasza. Kiedy mianowicie weszliśmy w pozycję, to drobna rada. Kiedy weszliście w pozycję z waszego założenia, zróbcie podstawową rzecz. Już macie już pozycję zawartą, zabezpieczoną, sprawdźcie, czy wszystko się zgadza, czy faktycznie tutaj jest OK, czy nasze założenie było OK, czy przypadkiem ta pozycja nie została zawarta tylko i wyłącznie na hura, bo akurat nam się nudziło. Tak też jest bardzo często. Czyli najlepiej napisać sobie na kartce zbiór zasad, jakie mamy, jak otworzyliśmy pozycję już, zabezpieczyliśmy ją, czytać sobie, czy faktycznie te nasze warunki techniczne są spełnione. Taka prosta czynność, czyli już po otwarciu pozycji i zależnie od TF-u i sprawdzenie, czy faktycznie my to zrobiliśmy, powoduje, że bardzo unikamy sytuacji takich właśnie, że pozycję zawarliśmy, bo nam się coś wydawało, a nie co faktycznie jest. Bo często to dopiero widać po zawarciu pozycji. I jesteście w stanie w tym momencie wyeliminować, jak z tego dobrze co pamiętam, około 23-25%, czyli dość sporo. Mianowicie takich pozycji, które były zrobione przez przypadek, bo z nudów, albo mi się wydawało, typu na przykład na M1 patrzę, że wygląda, że jest setup OK, ale na przykład na H1, czyli godzinnym, okazuje się, że po prostu w ogóle to jest pod główny ruch, czyli nie powinno być setupu. Czasami też się tak zdarzy. Dlatego to sprawdźcie. Tutaj akurat jest fajne pytanie, mianowicie co robić, żeby się nie nudzić, czekając na setup? Mianowicie to robię dwie rzeczy. Pierwsze, pomimo że gram na niskich TF-ach, gapię się w wykres non-stop. Jakbym się miał gapić w wykres non-stop, to po 15 minutach bym chyba zwariował. Bo bądźmy realistami, jeżeli my już się nie uczymy danego elementu, mamy go opanowane w 100%, no to w tym momencie pozostaje nam tylko czekać. A jak patrzy się na wykresy same, no to w tym momencie to jest nudne. To samo, jeżeli ja bym teraz dał wykres i w tym momencie byśmy się patrzyli na ten wykres, no to po 5 minutach połowy z was już by tu nie było, bo by się wynudziła. A co dopiero, jeżeli chodzi o całą resztę? Więc pierwsze to jest mianowicie patrzę co 5 minut na wykres. Dopiero kiedy widzę potencjał, sygnał, że coś tam może być, dopiero wtedy rzucam wszystko i zajmuję się wykresem. Drugie, lubię zabijać czas, brać na przykład w gry komputerowe, ale takie, które nie za bardzo mnie wciągną. Typu na przykład, że pogram parę minut, mogę sprawdzić, co się dzieje na wykresie. Za urok zawodowego tradera jest też taki, że jestem na bieżąco z każdym możliwym serialem, z każdym możliwym filmem, z czytaniem różnego typu głupot w internecie, ponieważ trzeba jakoś zabić czas, bo to jest niestety nudne. Są dni takie, gdzie siadam rano na przykład do wykresów od 8 rano, czekam do godziny 11 i na przykład nie widziałem żadnej dobrej okazji do wejścia, a siedzieć trzeba.
to samo, po południu może być to samo. A są takie dni, gdzie mam wsiądę o 8, a o 8:03 mam już fajny setup do zagrania na przykład. Natomiast ja, kiedy siadam do komputera, nie wiem, jaki będę mieć dzień. Więc w tym momencie trzeba ten czas jakoś zabić. Natomiast taka drobna rada. Najpierw się skupcie w tym momencie na planować, a nie w mianowicie. A nie, żeby po prostu się nad przerwami i tak dalej. Tak, Lego nadal składam, mam i tego w ilościach hurtowych, ale akurat nie kiedy gram. Natomiast tak, nie tracić czasu. To jest jeden mały element. Kiedy po prostu w momencie, kiedy mamy już swój setup zrobiony, czy kilka setupów, nieważne jakich, to w tym momencie na te setupy się tylko czeka. I to, co mówiłem wcześniej, może być, może nie, może być za. W tym momencie po prostu trzeba jakoś po prostu tutaj zająć nasz umysł. Ważne to jest to, że to jest zależne od danej osoby. Jedna osoba bez problemu będzie w stanie się oderwać od danej rzeczy i kontrolować na przykład wykres. Dobrą alternatywą jest na przykład sygnał dźwiękowy, żeby co 5 minut na przykład, gdzie spojrzymy na ten wykres, inna osoba automatycznie będzie głowę odkręcać. Kiepskim alternatywą jest, jeżeli byśmy chcieli coś takiego robić, jeżeli będziemy mieć tylko jeden monitor. Dlaczego? Ponieważ jak to u mnie wygląda? Ja mam trzy monitory, ale nie dlatego, że mam wykresy na trzech monitorach. Wykresy mam tylko na jednym monitorze. Te dwa monitory służą mi do innych rzeczy, typu pogadać z kimś, poczytać coś w internecie, a na monitorze, co mam z boku, mam wykres. Natomiast jak widzę potencjał, że coś może być, to rzucam wszystko i zajmuję się tylko i wyłącznie wykresem. I tutaj zaznaczam, powiedziałem potencjał, a nie, że już faktycznie mam jakiś setup wejścia. Jaka jest różnica? Mianowicie taka, że kiedy mam potencjał, to w tym momencie ja mogę na spokojnie skupić się, co tam jest, sprawdzić jeszcze raz, czy moje wszystkie założenia są poprawne, czy czegoś nie przegapiłem. Ja spokojnie zobaczę, czy jest wszystko ok. Bo w przypadku na większych TF-ów, na przykład jak ktoś gra na B1 na przykład, to nie jest problemem, jeżeli ktoś tam wejdzie parę pipsów w T czy we w T. Więc to jakimś tam problemem nie będzie. Natomiast w przypadku niskich TF-ów, gdzie ja mam często SL rzędu 3-4 pipsów, a TP rzędu 20 na przykład pipsów, 30, no to w tym momencie każde parę pipsów może spowodować, że mój SL będzie 2-3 razy większy. I nagle może się okazać, że moja pozycja już nie będzie miała sensu z czysto powodu tego, że za późno na przykład wszedłem w pozycję, bo mi kurs uciekł, albo się na przykład nie skupiłem. To jest akurat, więc tu jest coś za coś. Jeżeli chodzi o to. Wielkość monitora. Ja po prostu mam standardowe 23 cale Full HD, więcej nie trzeba. Kolejne. Kiedy weszliśmy w tą pozycję, tutaj jest nieważne, jaką techniką gracie, nieważne, co robicie, nieważne, jaki TF. Zawsze zabezpieczcie pozycję. I to się tyczy zarówno, jeżeli chodzi TP, jak i SL. Ponieważ gra bez SL-a, prawda, to jest tak naprawdę do pierwszej wtopy. Zawsze musicie mieć SL, typu chociażby jakby, zwłaszcza im niższe TF-y, tym to jest ważniejsze. Ponieważ jeżeli na przykład będziecie mieć standardowy SL, powiedzmy 10 pipsów, braknie wam prądu, rozłączy was z brokerem, bo na przykład, nie wiem, internet zaszwankuje, no to w tym momencie, jak będzie skok ceny i pójdzie w nie waszym kierunku, powiedzmy 200 pipsów, bo akurat były jakieś dane podane lub coś, no to potrafi nawet wyczyścić rachunek lub dużą część tego rachunku. Natomiast w przypadku, jeżeli będziemy mieć tego zabezpieczoną pozycję SL-em, chociażby ten SL nie był techniczny, tylko był po prostu po to, żeby tylko był, powoduje to, że jesteście też w bardziej komfortowej sytuacji pod względem, że tak powiem, ogólnie całości, jeżeli chodzi o samego zawarcia pozycji, że zmniejsza się ten stres. Bo pamiętajcie, że kiedy zawieracie pozycję, każda pozycja generuje jakiś stres. W momencie, jak przechodzicie na rynek realny, gdzie macie już jakieś kwoty, to im te kwoty zbliżają się do takich kwot, które są bardziej istotne dla was, bo wiadomo, jedna osoba to będzie na 0,1 lota, będzie się dla niego istotną kwotą, inna osoba przy 5 lotach to będzie dla niego mała kwota, ale im bardziej zbliżamy się do kwot, które dla was są istotne, tym człowiek się bardziej denerwuje i w efekcie łatwiej popełnia błędy. I właśnie przy niższych sytuacjach, w mniejszych TF-ach, to też ma na to wpływ.
Dlatego każdą pozycję zabezpieczcie. Mianowicie, kiedy zabezpieczycie, też ja daję zawsze TP na przykład. Bo wolę na przykład, żeby na przykład mam TP powiedzmy 30 pipsów, wolę, żeby mi brakło prądu i miałbym tutaj okazję złapać albo SL-a powiedzmy 10 pipsów, albo TP 30 pipsów na przykład, a jeżeli na przykład wróci mi, nie wiem, prąd na przykład, czy coś się stanie po godzinie i zobaczę, że poszło 100 pipsów w moją stronę, ale i tak trafiło tylko mojego SL-a, to się bym wtedy wkurzył. Tutaj ogólnie jakie jest pytanie bardzo ciekawe. Jaką mam trafność na funcie do dolara przy tak niskich SL-ach, jeżeli chodzi o moją metodę gry? Mianowicie ja, moja trafność to się waha między 70 a 76%. Przy czym nie chodzę tutaj z kalkulatorem, nie badam tego na bieżąco, robię to raz na kilka miesięcy. To jest kwestia wyczekania, dobrego po prostu brokera, bo oprócz samego wejścia, samego trafności pozycji, to jest jedno, ważne jest też po prostu, jak są pozycje zamykane, bo jest różnica między na przykład to, że my wejdziemy w pozycję jest na przykład z proporcjami 1 do 3, czyli ryzykujemy powiedzmy 5 pipsów do zysku potencjalnego 15 pipsów, zupełnie co innego jest z zamkniętych pozycji, bo liczy się z zamkniętych pozycji, a nie nasze widzimy. Ja mam akurat około 73%. Mam bardzo dużo pozycji zamkniętych w okolicach zera, typu minus 1, 0, plus 1, minus 2 i tym podobne. W okolicach ogólnie zera z ręki, nie czekając na SL-a. I potem któraś po prostu wybija mi na większy wynik. Taka jest specyfikacja mojej gry. Lubię taką metodę, bo po prostu też pozycje są krótsze pod względem czasowym. Dzięki czemu też w krótkich SL-ach mogę sobie pozwolić grę na przykład na znacznie większym lotem niż normalnie by to było, co powoduje, że bardzo fajnie się ta gra, zwłaszcza jeżeli na przykład się ma mniejszy depozyt. Bardzo tak się fajnie buduje depozyty, gdzie się wpłaca stosunkowo małą kwotę i bardzo szybko można zbudować większą kwotę, przy której już jest mniejsze ryzyko na przykład na pozycję. Ale o tym będę mówić kiedyś tak. Kolejną rzeczą jest monitorowanie pozycji. W momencie, kiedy mamy otwartą pozycję, mamy ustalone te wartości, sprawdzajmy na bieżąco, czy coś się nie zmieniło. Tutaj dla przykładu. Jeżeli mamy na przykład wsparcie czy opory, no to gramy od jednego oporu do następnego. To fajnie, czekamy aż w tym momencie, jak idzie w naszą stronę. Idzie w naszą stronę, fajnie, ale czasami jest tak, że na przykład dynamika w trakcie się znacznie zmniejsza, czyli w tym momencie idzie w naszą stronę, ale ta dynamika jest coraz mniejsza w stosunku do tego, co było wcześniej, no to w tym momencie ja zamykam taką pozycję, bo coś mi tutaj w tym momencie nie... Mianowicie w tym momencie zmieniają się czynniki. W tym momencie... Odrobinę pytanko, czy u innych też dźwięk zrywa, czy to tylko u Marcina? Mam tutaj. Napiszcie, czy po prostu tutaj wszystko jest. Czy tutaj jest nie tak? Pytanie, czy to. Okej, bo u mnie wszystko monitoring pokazuje, że jest wszystko okej. Czyżby Zoom szalał? Okej, mam nadzieję, że w tym momencie nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Okej, mam nadzieję, jeżeli się to będzie powtarzać, dajcie znać, bo wszystko było okej. Okej, dobra. Tutaj od razu przy okazji dwa fajne pytania. Jaka jest średnia ilość wejść miesięcznie? Ja robię około, pomimo że gram na niskich TF-ach, ja robię około 8 do 12 pozycji w miesiącu. Przy czym też nie gram codziennie, to nie jest tak, że po prostu się siedzi codziennie, po prostu to jest tak, że najczęściej siedzę przez 2-3 tygodnie, potem sobie robię przerwę. Około 2 tygodni. Tak mniej więcej takimi okresami to robię. Natomiast drugie fajne pytanie to jest mianowicie, to jest właśnie też odpowiedziałem, czy gram codziennie. Okej, dobra. Jaki mam szeroki SL? Mianowicie SL maksymalnie przeważnie mam do 5 pipsów, wszystko w zależności dużo jak wejdę w pozycję. Natomiast staram się tej wartości nie przekraczać. Wbrew pozorom, pomimo niskich SL-i, też rzadko trafiam tego SL-a. Przeważnie zamykam pozycję, jak się w trak, jak zaczyna iść na minus, z tego względu, że w większości przypadków widać, że setup jest złamany. Tutaj znowu się przykład na przykład, pokażę, cofnę tutaj screen, tutaj jak weszliśmy w pozycję.
W momencie, kiedy mamy tutaj ten setup wejścia, no to w tym momencie wchodzę tutaj, czyli tej lokalnej konsolidacji, ale ja nie muszę czekać, aż mi walnie Vestela. Ponieważ jak już mi kurs dojdzie gdzieś tutaj, to ja wiem, że najprawdopodobniej z tego nic nie będzie, bo on powinien taką konsolidację zachować. Więc w tym momencie zamknę to wcześniej. I w tym momencie nie będę mieć SL-a na przykład 5 pipsów, na przykład, tylko na przykład 4 albo 3. Wydaje się niewiele, ale jak zrobimy tak 20 pozycji, nagle się okazuje, że to już robi na przykład cały TP. Więc w tym momencie oszczędzę niepotrzebne w tym momencie potencjalną pozycję na minus. SL-a mam po to, jeżeli rynek będzie tak gwałtowny, że ja nie zdążę zareagować. Czyli na przykład gwałtowne wybicie, i czy w przypadku shorta niestety czasami się zdarza rozszerzenie spreadu czasami. Dlatego trzeba zawsze w przypadku shortu dać tego SL-a troszeczkę większego. Dlatego tutaj to, co mówię. To samo jest zresztą TP. To nie jest też tak, że ja czekam na TP zawsze. Jak widzę, że po drodze jest coś nie tak, to w tym momencie zamykam w trakcie. Nie interesuje mnie tak zwany zielony kolor na historii, żeby zawsze mi pokazał ten zielony w tym momencie kolorek, bo to fajnie wygląda. Nie tędy droga. Mianowicie mnie interesuje zupełnie co innego. Mnie interesuje, czy mój setup jest spełniony, czy warunki wszystkie techniczne są spełnione. Jak coś jest nie tak, po prostu zamykam. Można powiedzieć, że system zero-jedynkowy, czyli wszystkie nasze zasady są w porządku, trzymam pozycję. Coś jest nie tak, a w tym momencie zamykam, będzie następna okazja. Ok, lecimy dalej. Zabezpieczenie pozycji i monitorowania pozycji. Czyli to, co przed chwilą powiedziałem, coś jest nie tak, zamykam. Wszystko jest ok, trzymam. To może być różnie. Czasami to jest, że na przykład dziwnie to może zabrzmieć, ale na przykład nerwowo ktoś, na przykład można nie wytrzymywać z danej pozycji, bo mamy kiepski dzień, bo wstaliśmy lewą nogą na przykład. Też zamykam w tym momencie pozycję, jak czuję, że po prostu we mnie się na przykład gotuje. Ja muszę być opanowany, jeżeli chodzi o pozycję. Ok, lecimy dalej. Zamknięcie pozycji zgodnie z założeniem. Czyli w idealnym świecie to jest w tym momencie zamknięcie pozycji przez nasze TP. Fajnie, jesteśmy zarobieni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiadomo, że różnie to po prostu bywa. Czasami jest tak, że dojdzie do naszego TP, czasami po drodze się gdzieś zatrzyma i zaczyna nam się psuć. I w tym momencie to, że nie osiągnęliśmy TP, to nie oznacza, że coś myśmy zrobili źle technicznie. Nie. Po prostu sytuacja na rynku mogła się zmienić pod względem na przykład dynamiki rynku. Mogło się to pozycja trwać tak długo, że na przykład, nie wiem, doszliśmy do godziny, gdzie na przykład dane są publikowane, gdzie przy niskich TF-ach dane potrafią naprawdę zrobić, że tak powiem, cyrk na kółkach i lepiej tą pozycję też zamknąć. Ale w tym momencie, jeżeli bym zamknął, bo na przykład dane się zbliżają na przykład dla funta, powiedzmy, a ja mam pozycję na funcie, to w tym momencie, żeby nie robić totolotka, zamykam i to będzie zgodnie z moim założeniem. Czyli to będzie w tym momencie wszystko poprawne, pomimo że nie osiągnąłem na przykład mojego TP, a było tam na przykład tylko połowę rynku wykorzystanego. Ok, kolejne. Mianowicie, błędna pozycja i jej konsekwencje. Dokładnie te same założenia, które będą, to teraz będą napisane na pozycji, czyli dokładnie jeżeli chodzi o tą korektę, tak jak mamy tutaj. Mamy główny ruch wzrostowy, czekanie na korektę, korekta się zrobiła, tak jak tutaj, zatrzymanie rynku, coś takiego, co mnie interesuje z głównym kierunkiem, ale zobaczcie sobie, gdzie pozycja weszła. Co prawda ta pozycja celowo została zrobiona tak wysoko, bo została zrobiona po lekkim wybiciu. Mianowicie wejście powinno być jak najbliżej tego miejsca tutaj. W tym momencie interesuje nas ruch do góry. Ale z racji tego, że ja nie trzymałem się zasad, i to może być z przeróżnych rzeczy. Mianowicie to mogło być mieć zły humor, też może być. Coś mnie mogło rozproszyć, czy na przykład się zawahałem różnie, weszłem nie tak, jak trzeba. Jaki jest tego skutek? Tutaj mamy SL-a na kolejnym screenie postanowionym, czyli prawie pod tym dołkiem. Tu akurat ten trójkącik zasłania troszeczkę, ale ogólnie SL jest troszeczkę poniżej. W longach jest, czyli w pozycji na górę jest ten plus, że nie musimy się przejmować linią ASK, więc zawsze w przypadku longów ten SL zawsze jest troszeczkę lepszy, troszeczkę niższy. Natomiast zobaczcie, weszłem nie tak, jak trzeba i nagle mój SL jest 11 pipsów, czyli to jest 111 punktów.
A ja wcześniej mówiłem o SL-ach rzędu 5 pipsów na przykład. Czyli sami widzicie, co spowodowało to, że ja tak daleko po prostu weszłem w pozycji. Że weszłem nie tak, weszłem na wybiciu. Technicznie, jak coś takiego bym zobaczył normalnie, to natychmiast bym zamknął tą pozycję. Bo możemy mieć po prostu pecha i wejść po prostu tak wysoko, bo akurat trafiliśmy na wybicie i tyle. Ale jeżeli w tym momencie błędem moim założenia by było to, jeżeli ja bym w tym momencie trzymał tą pozycję, a nie. Ale tutaj dla przykładu jest po prostu pokazane. Okej, dobra. To już wiem, dlaczego były wtedy problemy. Moje słuchawki po prostu padają. Nowe słuchawki, które kupione są po prostu wczoraj już padają. Czyli następnym razem będzie po prostu backup. Okej, dobra. Mianowicie tak. Mamy tutaj tą sytuację i zobaczmy, co po prostu dalej. Kurs mi idzie nadal do góry. Wejście jest tutaj, zobaczcie. Przy dobrym wejściu. Mianowicie, czyli mniej więcej gdzieś tutaj, pozycję bym miał już bardzo ładnie zabezpieczoną na plus, a tutaj jestem cały czas na minusie. I co powodują, że już na starcie jestem cały czas zestresowany, pomimo że fajnie idzie, a ja nic tu nie mam. Po drugie, TP blisko szczytu lokalnego i zobaczcie, tyle się ruchu wykonało. A proporcje też jakieś były kiepskie, co widać idealnie w tym momencie tutaj. Wejście tutaj jest SL, tutaj wejście, TP powinien być tutaj i proporcje są bardzo kiepskie, gdzie normalnie powinno być przynajmniej 3 do 1. I w tym momencie to już generuje nasz stres, ponieważ my widzimy, że już idziemy tak daleko, a my nadal mamy zabezpieczone na minusie. Czyli nie tylko problemem jest aspekt związany z tym, że my mamy po prostu sytuację, gdzie technicznie coś źle zrobimy, ale powoduje też to, że w tym momencie wszystko, co my tutaj po prostu robimy, łatwo jest samym tym się zestresować, że myśmy źle weszli. Efekt, jaki tego jest, to jest po prostu wiadomy. W tym momencie po prostu w całość po prostu się nam psuje. A nie o to po prostu chodzi. Okej, tutaj akurat chyba bodajże, tak, Bogusz, tutaj chyba tak, to jest akurat Bluetooth. Pierwszy raz taki używam i chyba to jest akurat ten problem, że po prostu nie się dlatego się wyłączają. Przynajmniej będę wiedział następnym razem. Okej. Okej, tutaj od razu jest pytanie co do tego, co my tutaj mamy. Pytanie jest mianowicie od Piotra. Czemu masz SL-a prawie na poziomie dołka, a nie poniżej? Dla mnie to granie z testami, po którym odejdzie. Statystycznie to u ciebie działa. Tak, jak najbardziej. Ponieważ w tym momencie ja nie czekam na sytuację, gdzie kurs będzie mi się tutaj bujał przy takim poziomie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Ja tutaj oczekuję w miarę dynamiki rynku, gdzie bardzo szybko rynek pójdzie w moją stronę, co powoduje, że kurs nie będzie miał czasu narobić kolejne korekty. Przy takim zatrzymaniu kurs już nie ma prawa mi robić takich fałszywek. Longi mają też to do siebie, że można to zrobić dość bardzo wąskiego SL-a. Tutaj akurat bardzo istotnym elementem jest doświadczenie z obyciem się zachowania rynku. To jest coś, co ja uwielbiam na niskich TF-ach, takich jak M1, że kiedy my mamy czysty wykres, gdzie my nie mamy i posiłkujemy się żadnymi wskaźnikami i tym podobne, to w tym momencie cierpliwie po prostu w tym momencie wyczekam, wejdę, ale ta dynamika powoduje, że ja jestem przez te wiele lat nauczony, jak to się zachowuje. Dzięki temu jestem precyzyjnie w stanie w to wszystko wejść. Dokładnie co to, nie wiem, czy wszyscy widzą czat, ale dokładnie co teraz napisał Piotr. Czyli to przeczytam teraz to. Czyli jak idzie, to idzie, a jak cokolwiek się zawaha, to pozycja out. Dokładnie. Metoda zero-jedynkowa ma iść po mojemu, koniec, kropka. To jest dlatego też powiedziałem, że mam bardzo dużo pozycji zamkniętych typu na 0, na minus 1, na plus 1, bo po prostu musi iść w moją stronę. Jeżeli to trwa za długo, coś mi tutaj się nie podoba, przy tej technice gry, zamykam, dziękuję, do widzenia, koniec, kropka. Nie wychodzę z założenia, że a może to pójdzie w moją stronę, a może tamto. Nie wychodzę z takiego założenia.
Mnie interesuje tylko i wyłącznie sytuacja, że tak powiem. Setup jest ważny, trzymam się techniki, idzie po mojemu, czyli zachowana jest dynamika rynku, jest ok, coś jest nie tak, wyłączam, koniec, kropka. I zobaczcie, trzymamy tą pozycję nadal, idzie sobie cały taki ruch, ja nadal jestem na minusie. I co się stało dalej? Kurs się cofnął, złapało mi SL-a, pomimo że bardzo ładny ruch się wykonał, bo on się wykonał tak naprawdę połowę, właściwie ponad naszą połowę docelowego ruchu, to kurs i tak złapałem małego SL-a. Czyli to już by mnie wkurzyło i jest inny problem. Po takiej pozycji, gdzie ja złamałem swoje zasady, czyli w tym momencie nie trzymałem się techniki, nie trzymałem się moich założeń gry, to w tym momencie następne pozycje najprawdopodobniej też będą wtopą z tego względu, że się wkurzyłem po pierwszych pozycji. Dlatego tak ważne jest, bo to mamy w tym momencie efekt kaskadowy i tak jest bardzo często u bardzo wielu osób. Czy to u moich kursantów się spotkałem nieraz, że pierwsza pozycja, jeżeli była zgodnie z zasadami, to późniejsze przeważnie też są. Natomiast jak pierwszą zrobimy niezgodnie z zasadami, to potem jest taki łańcuszek i wszystko leci. Dlatego tutaj po prostu też zwracajcie na to uwagę. Czasami jest tak, że po pierwszej wtopie, bo zrobiona wtopa typowa nie dlatego, że trafiliśmy SL-a, bo możemy trafić SL-a, ale po prostu będzie wszystko prawidłowo, to w tym momencie po prostu może być taki łańcuszek, że będziemy mieć całą serię. Dlatego czasami lepiej odpuścić nawet sesję. Bo w przypadku małych kwot, czy jak na demo ktoś gra, to nie jest problemem. Natomiast jeżeli już gramy troszeczkę na większe kwoty, które są istotne dla naszego portfela, no to już mogą być po prostu różne sytuacje, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ok, i teraz tak, co tu się stało? Efektem tego, że weszliśmy, to nie tylko jest, że złamaliśmy te zasady nasze techniczne, czyli weszliśmy znacznie za późno, nie zamknęliśmy tej po prostu pozycji jak trzeba, kiedy widzimy, że jest całkiem do kitu, a my nadal ją trzymamy, no to w tym momencie co? Spóźnione wejście, nie ma sensu tego trzymać, odpuszczamy. I teraz bardzo ważna rzecz. Nawet jeżeli weszliśmy tak wysoko, w tym momencie sprawdźmy po wszystkim już, czy już po zamknięciu pozycji, czy założenie ogólnie było dobre. Czy błąd wynikał z tego, że my coś źle zrobiliśmy, na przykład, bo się zawahaliśmy, bo akurat kurs nam uciekł, czy tutaj było to założenie techniczne było poprawne. Jeżeli było poprawne, to wszystko jest ok. Nasz błąd, staramy się eliminować takie błędy lub je ograniczać. To dalej. Konsekwencja z nietrzymania się techniki. I tutaj wyciągnijmy wnioski z tego, bo sami widzicie, pomimo że było bardzo ładna sytuacja, zatrzymanie rynku, gdzie bardzo ładny ruch się wykonał przy bardzo dużej, fajnej zmienności, a my i tak wylądowaliśmy na SL-u. Z takiej prostej powodu, że się spóźniliśmy z wejściem. I to jest właśnie coś, co bardzo często się spotykam, i to jest niezależnie od jakiej techniki, gdzie trafiliśmy SL-a, tak jak na przykład tutaj. I w tym momencie wychodzą mnie osoby bardzo często z założenia, że wszystko jest źle, że technika nie działa, że nasze założenia są do kitu i w tym momencie my wszystko zmieniamy. Czyli pomimo, że mamy jakieś założenia, które działają, z racji właśnie naszej, na przykład w tym momencie naszej niekompetencji, zwalamy na technikę, a nie na to, co faktycznie my robimy. I to jest największy problem, dlatego wtedy, jak mieliśmy ten arkusz związany, znaczy arkusz, wykres związany z błędami, problemy techniczne to jest tylko 18%. To nie jest mianowicie, że to są główne nasze problemy. Nie, my lubimy zwalać na takie rzeczy jak, czy to technika, czy, znaczy zwalić na technikę, lubimy zwalić na przykład na to, że, nie wiem, psychologia wchodzi w grę, bo to najłatwiej się zawsze na psychologię zwala winę. Ale nie, my tutaj cierpliwie sprawdźmy, czy myśmy popełnili błąd, czy tutaj było technicznie wszystko ok, ale rynek zdecydował inaczej, bo też tak jak najbardziej może być. Sprawdźmy po kilka razy. Tutaj zawsze każdemu rekomenduję, żeby sobie zawsze robił archiwum z własnych pozycji, z drobnym opisem. Bo pamiętajcie, inaczej na te pozycje będziecie patrzeć w momencie, kiedy teraz, w tym momencie, a inaczej na przykład po paru godzinach, kiedy już ochłoniecie. Dlatego po prostu sprawdźcie to po kilka razy, czy wszystko było ok.
O, tutaj akurat też znowu Piotrek bardzo fajną rzecz napisał, mianowicie teraz, że bardziej rozumie, dlaczego euro-dolar tak wkurza, bo on po prostu euro-dolar robić fałszywki. Okej. I kolejna rzecz. Czy to, co przed chwilą powiedziałem, czy faktycznie do poprawy jest technika? W większości przypadków nie, ponieważ technika jest niezmienna. To wykujemy na blachę. Zrobimy to raz, a porządnie będziemy to już po prostu mieli. I potem jedynie trzeba się trzymać. Oczywiście nie możemy w tym momencie eksperymentować, bo nie o to tutaj chodzi. Trzeba się tego cierpliwie trzymać, a większym problemem jest tak zwane BHP, ale o tym będzie na następnym po prostu szkoleniu. I teraz tak, to jest, jeżeli chodzi o tamten przykład. Teraz dam kilka takich przykładów, że tak powiem, rzeczy, które się należy trzymać i niezależnie od techniki gry, jaką gramy, nieważne co robimy, i też niezależnie na jakim my też po prostu poziomie doświadczenia jesteśmy. Mianowicie, jak poznajecie jakąkolwiek nowy setup, to nieważne, czy jesteście doświadczeni, czy dopiero zaczynacie i tak dalej, potrzebujecie zrobić minimum 100 pozycji, i to z sensem zaznaczam, a nie naklepać pozycji, tylko żeby je naklepać, żebyście w ogóle zrozumieli, o co tutaj chodzi. Dla przykładu, to, co takie proste pokazałem tutaj, jeżeli chodzi o ten przykład, jeżeli chodzi o ten setup, to też to wydaje się proste. Jest to proste, ale to jest jak z prowadzeniem samochodu. Wsiąść do samochodu, poprowadzić, co za problem, ale dlaczego mi nie wychodzi, kiedy idę na tor wyścigowy, dlaczego nie jestem nowym Schumacherem? Ponieważ wymaga to doświadczenia, obycia się z tym wszystkim, zrobić pewne rzeczy, żeby były automatycznie, żebyśmy po prostu pewne rzeczy dostrzegali, a nie że musimy ich szukać, co powoduje, że jesteśmy coraz lepsi. Dlatego potrzebujecie absolutne minimum 100 pozycji daną techniką gry, żebyście w ogóle zaczęli rozumieć, o co w nich po prostu chodzi. Ja nie mówię, że po 100 pozycjach będziecie zarabiać. Ja mówię, że po 100 pozycjach zaczniecie dopiero rozumieć, o co tu chodzi. To jest to, co też mówiłem na początku. Często się mi się zdarza tak, że ktoś po trzech, czterech pozycjach stwierdza, a to nie działa. Nie, to działa, tylko że po prostu trzeba to wielokrotnie powtórzyć, bo najczęściej błędy wynikają z nas samych. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby technicznie wszystko było ok, żeby nasz setup był spełniony, ale są też takie czynniki, na przykład jak dynamika rynku, jaki mamy zmienność, czy na przykład nie trafiliśmy dnia, gdzie jest jakieś święto i rynek działa, ale bardzo kiepsko. Różne są przypadki. Bardzo dużo jest po prostu błędnych pozycji tylko dlatego, że my nie rozumiemy tak naprawdę, o co chodzi. To jest przykład idealny. Jak zaczynamy w ogóle jakąkolwiek inwestycję, się na przykład na rynki walutowe, bawić tym wszystkim, no to dlaczego na początku większość ludzi zarabiała, jak się działa na demo? Z tego względu, że nie myślała, co robi, tylko robiła najprostsze rzeczy. Leci do góry, to kupowała, spada w dół, to sprzedaje. Potem zaczynamy czytać książki, zaczynamy poznawać techniki gry. Aha, przeczytaliśmy coś raz i nagle nic nie działa. Dlaczego? Bo zaczynamy stosować coś, co po prostu nie poznaliśmy dobrze. Dlatego potrzebujecie przynajmniej 100 pozycji zgodnie z danym systemem, aby po prostu można było powiedzieć, czy jest wszystko ok, czy nie. I tutaj warto robić sobie archiwum. Jeżeli na przykład macie znajomego, który wam może pomóc, z boku popatrzeć, czy wszystko było ok, też fajna rzecz, ale to jest w zależności po prostu, jak to ma możliwości. Kolejna rzecz. Nie spiesz się. Forex ma to do siebie, że nigdy nie ucieknie. Mianowicie zawsze będzie jakiś setup. Jak setup ucieknie, to będzie po prostu następna okazja. Zwłaszcza jeżeli gramy na niskich TF-ach, gdzie po prostu możemy sobie wybierać, jeżeli chodzi o możliwości wejścia, gdzie po prostu czasami wystarczy poczekać pół godzinki czy godzinkę, jest kolejny potencjał wejścia w pozycję. No to w tym momencie nie musisz każdego sygnału wykorzystać. Czasami to, co mówiłem wcześniej, nie musisz grać codziennie nawet. Kolejna rzecz. Ustal sobie harmonogram dnia i graj w stałych godzinach. To jest bardzo ważne. To jest tutaj, ktoś chyba na czacie już wcześniej zadał pytanie, w jakich godzinach gram. Dlatego właśnie gram w tych głównych godzinach, czyli między 8 tak 10, 11, potem od 14 do około 17, 17.30, z tego względu, że rynek, nieważne o której godzinie, czy to będzie noc, czy będzie rano, popołudnie, nieważne, pod względem technicznym zawsze będzie taki sam, za wyjątkiem publikacji danych. Natomiast jest różna zmienność. Jak ustawicie sobie harmonogram i będziecie zawsze grać
w tych samych godzinach, na przykład po pracy, powiedzmy między godziną 18 a powiedzmy 20, bo tylko wtedy macie czas, to dam wam znacznie więcej, coś takiego, regularne siedzenie w tych godzinach, niż na przykład jak w poniedziałek byście siedzieli rano, we wtorek po południu, w środę w ogóle, w czwartek wieczorem, w piątek znowu rano. To w tym momencie to wam dam mniej niż stałe godziny, ponieważ technicznie będzie to samo, natomiast jest zupełnie inna dynamika rynku w różnych godzinach. I poznanie tej dynamiki pozwoli wam odpowiednio też dostosować parametry. Wiecie, jak długo będziecie czekać na realizację pozycji. Wiadomo, w godzinach typu niestandardowych, typu na przykład wieczornych, to trochę dłużej potrwa, ale z racji tego, że zawsze w tych godzinach siedzicie, to dla was będzie normalne. Dlatego ustalcie sobie taki harmonogram i grajcie tylko w stałych godzinach. Naprawdę, nie trzeba siedzieć cały dzień. Kolejna rzecz, nie zaniedbuj pracy zawodowej. Jak jesteście na etapie, że jeszcze nie jesteście w stanie się utrzymać z rynków walutowych czy ogólnie innych giełd, że nie macie po prostu w tym momencie odpowiedniego kapitału, to w tym momencie pamiętajcie, na chwilę obecną Forex czy inne to jest tylko dodatek, który może się przerodzić w źródło dochodu. Nie może być sytuacji takiej, że z powodu Forexu zaniedbacie swoją pracę zawodową, czy firmę, czy pracę gdzieś, co spowoduje, że stracicie źródło dochodu. Bo jak w tym momencie stracicie dochodu, to zrobicie sobie taką presję, że nic nie zrobicie na rynkach walutowych, bo może się udadzą dwie, trzy pozycje, ale siedem będzie do kitu, które spowodują jeszcze większego minusa. Więc nigdy nie zaniedbujcie po prostu pracy zawodowej, a w przyszłości. Mam nadzieję, jak najwięcej z Was, że będzie w stanie zarabiać na rynkach kapitałowych w perspektywie dłuższego czasu. Kolejna rzecz. FX jest nudny. Mówiłem o tym wcześniej, tutaj na czacie też pytanie było dotyczące tego. Mianowicie miejcie świadomość, że kiedy dochodzicie już do etapu zawodostwa, gdzie macie swoje założenia, to po prostu jest nudne. Dlatego tak ważny jest tutaj właśnie ten harmonogram dnia, rozrywki i tak dalej, gdzie trzeba po prostu zabić na jakiś czas. I podam tutaj prosty przykład, mianowicie na jakiegoś kursanta na przykład. Miałem kursanta, który chyba z 2 lata temu, który całkiem nieźle mu poszło, stosunkowo dość szybko zaczął zarabiać, żeby był w stanie się tego utrzymać na całkiem ładnym poziomie. Odszedł w końcu z pracy, ale on już sobie mógł na to pozwolić. I stwierdził, że jest super. Po miesiącu do mnie napisał, że nerwowo nie wytrzymuje, z tego względu, że mu się nudzi. Bo wcześniej miał harmonogram dnia, tutaj do tej był w pracy zawodowej, wieczorami miał spotkanie z kumplami, a w tych godzinach sobie grał. Ale potem, co nastąpiło? Siedział potem rano w godzinach typu, nie pamiętam dokładnie, powiedzmy 8, powiedzmy 10 czy 11, ale co zrobić przez resztę dnia? Na początku fajnie, można iść do kina, porobić inne rzeczy i tak dalej, ale potem wszystko się zaczyna nudzić, bo już wszystko się robiło. Znajomi w pracy, koledzy czy coś też w pracy i nie ma co robić. Dlatego trzeba mieć świadomość, że trzeba sobie tutaj umieć znaleźć czas, zarówno podczas samej siedzenia nad wykresami, jak i później. Polecam na przykład, jak uprawiać jakiś sport czy coś w tym stylu, bo przynajmniej się endorfinki wydzielają oraz, że tak powiem, odregulowujemy stres. Bo pamiętajcie, stres będziecie mieć zawsze. Nawet możecie tego nie czuć, ale wasz organizm po prostu reaguje, odpowiednio się tam chemia wytwarza w organizmie. Kolejna rzecz. Skup się na konkretnym stylu gry, nie testuj wszystkiego. To jest bardzo częsty błąd, gdzie po prostu bierzemy jakiś system, nieważne czy byliście na jakimś szkoleniu, czy z internetu, nieważne, gdzie zrobiło się 5 pozycji i to nie działa, zrobię co innego. W efekcie kręcimy się w kółko, jedynie się wkurzamy i tracimy pieniądze. Tutaj akurat zacytuję Bruce'a Lee, który kiedyś bardzo fajną rzecz powiedział, mianowicie nie obawiam się osoby, która trenowała 1000 różnych sztuk walki. Obawiam się osoby, która trenowała 1000 razy jeden rodzaj kopnięcia, bo taka osoba będzie wiedziała, co robi. Dlatego, jak macie jakąś technikę gry, czy tą poznaną przez kogoś, czy sami coś wymyśliliście, różnie to może być, to w tym momencie skupcie się na tym i po prostu wałkujcie to w kółko do perfekcji. Wtedy dopiero będziecie w stanie daną techniką zarabiać, a nie skacząc na różne aspekty. I trzeba o tym po prostu pamiętać. Kolejna rzecz. Zarabianie na FX w długim terminie to bardzo ciężka praca.
Nie chodzi o to, że w tym momencie musimy węgiel nosić na kopalni w coś w tym stylu, ale jest to bardzo wycieńczające psychologicznie. Mianowicie znam bardzo wiele przypadków, gdzie ludzie, którzy naprawdę zarabiali duże pieniądze, wydawało się, że wszystko było ok, ale byli bardzo emocjonalnie wypruci. Dlatego trzeba też dbać o swoją psychikę. Dlatego trzeba mieć to, co wcześniej, harmonogram i tak dalej, żeby nie zwariować. Bo fajnie jest, kiedy jesteśmy na etapie fascynacji, czyli poznawania tego wszystkiego, poznawania nowego setupu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy już dochodzimy do tego, przepraszam, w momencie, kiedy my dochodzimy do aspektu, że my tylko czekamy na nasz setup, to w tym momencie następuje ten problem, że można się rozłożyć psychicznie z różnych aspektów. Kolejna bardzo ważna rzecz. Co mówiłem wcześniej, to, że złapaliśmy SL-a, nie oznacza, że popełniłeś jakiś błąd. Mogłeś zrobić wszystko w porządku, mogłeś mieć wszystkie założenia spełnione, weszłeś jak trzeba, wszystko było ok, a i tak na przykład bardzo. Ok, jestem. Mianowicie te słuchawki są do wymiany. Mianowicie tak, SL nie oznacza, że popełniłeś błąd. Wszystko mogłeś spełnić jak należy, mogło być wszystko zrobione jak trzeba, a i tak trafiłeś SL-a. Nie jest to winą, że na przykład, nie wiem, czegoś nie wiedziałeś, nie musisz wnikać w to, co się stało. Po prostu tak jest, że wszystko, co my robimy, to jest nic innego jak zwiększenie kwestii prawdopodobieństwa, że kurs pójdzie w naszą stronę. Więc jak weszliście w pozycję, trafiliście SL-a, sprawdziliście, że wszystko było ok, no to w tym momencie nie ma problemu i czekacie na następny setup. Bo niestety często się zdarza tak, że potrafi ktoś złapać kilka ładnych pozycji pod rząd, a potem jedno trafi na przykład na SL-u i przez 2 tygodnie po prostu siedzi człowiek nad tą pozycją, dlaczego natrafił SL. Spotkałem się z tym nieraz. A właśnie w tym momencie niepotrzebnie się stresujemy. Krótko, nasze założenia były po prostu spełnione, to fajnie. Coś było nie tak, to dopiero wtedy jest do poprawy. Ostatnie, jeżeli chodzi o ten punkt, to jest mianowicie, TP nie oznacza, że zrobisz wszystko jak należy. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to, że złapaliśmy TP, to nie oznacza, że myśmy się trzymali zasad. Może się okazać, że po prostu mieliśmy szczęście i to nie był wynikiem nad tego, cośmy robili, że wszystko było ok, tylko po prostu technika, po prostu mogliśmy całkowicie to zrobić źle, a trafić nie tak jak trzeba. I tutaj podam przykład mojego znajomego, który zdarzyło mu się raz, że chory był wtedy, nie powinien w ogóle grać. Otworzył pozycję, zabezpieczył ją. O ile pamiętam, longa zawarł. On troszeczkę na większe TF-y też gra ode mnie, chyba bodajże gra na H1, z tego co pamiętam. Więc te wartości były troszeczkę większe. I zawarł longa, a kurs spada. Kurs spada, a on zarabia. Co chodzi? A co się okazało? Był tak zakręcony, że w tym momencie nie zauważył, że nie zawarł longa, tylko po prostu otworzył shorta. Tak, Łukasz, zgadza się, to był Darek. Po prostu dlatego trzeba być świadomym tego, że możemy nawet trafić tak TP. Dlatego nawet jak trafiliśmy TP, sprawdźmy, czy wszystko zrobiliśmy poprawnie. Bo co z tego, że jeden raz złamaliśmy zasady i w tym momencie trafiliśmy TP? To nic nie znaczy. Bo w tym momencie raz złamaliśmy zasady i poszli fajnie, tylko że na kolejne 9 pozycji będziemy w plecy. Sumarycznie będziemy po prostu mieć sporego minusa. Ogólnie tak, to co te wszystkie punkty, które mamy tutaj, to wszystko co ja, wszystkie te rzeczy, które tutaj tłumaczyłem i tak dalej, wszystko się sprowadza do jednej rzeczy tak naprawdę. Nieważne tak naprawdę, jaką technikę będziemy wykorzystywać, nieważne jest, jakie mamy zasady, ważne jest tylko jedno, czy całość, które my tu mamy ubrane w jedno, to jeżeli się my tego trzymamy, to ma przynieść jedną kluczową rzecz. W perspektywie czasu my mamy na tym odpowiednio zarobić. To jest najważniejsze.
A jaka to będzie metoda gry? Czy my będziemy grać na niskich TF-ach, na wysokich TF-ach? Czy my będziemy łapać 5 pipsów, czy będziemy łapać 200 pipsów? Nieważne. Ważne jest to, żeby w perspektywie czasu wyjść na zadowalający po prostu plus finansowy, bo po to tutaj tak naprawdę siedzimy, a nie tylko dla samych wykresów. Tu jest akurat, jeżeli chodzi o całość na wykładu, to bardzo dziękuję, jeżeli chodzi o to ten opis. Teraz przejdziemy do pytań, bo tak jest, chciałbym, żebyście po prostu zadawali te pytania. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli akurat będziecie mieć później jakieś pytania, czy coś się nasunie, tutaj macie mojego maila, na którego zawsze możecie napisać. W tym momencie postaram się odpowiedzieć też na tego maila. Na maile wszystkie zawsze odpowiadam. Tak dla ścisłości, od razu Wam podam prosty przykład. Jakie plusy daje siedzenie na Forexie? Widzicie tą fotkę, którą tutaj mamy. To nie jest fotka wzięta z internetu. To jest fotka z mojego balkonu, gdzie ja mieszkałem w Tajlandii przez prawie 5 lat. Miałem taki widok przez ładnych parę lat. To właśnie daje to, że byłem niezależny, czyli nie pracowałem dla kogoś, byłem w stanie się utrzymać z rynków kapitałowych w tym momencie i mogłem sobie po prostu pracować gdziekolwiek. I taki fajny widok miałem po prostu z okna przez ładnych parę lat. I to przechodzimy do pytań. Pytanie jest, Robert, czy stosujesz goły wykres i cenę, czy stosujesz jakiś wskaźnik? Nie jest tylko i wyłącznie goły wykres, jedynie czasami kilka kresek narysuję. Jedynym wskaźnikiem, jaki korzystam, to jest mianowicie wskaźnik spreadu, ten, co mam na wykresie w prawym górnym rogu, ten na niezielony jest, bo jeżeli widzę, że mamy rozszerzenie spreadu, no to w tym momencie widzę, że coś jest nie tak, no to w tym momencie odpuszczam. Ale tak, to ogólnie z tym problemem po prostu nie ma. Sebastian, gdzie będzie dostępne nagranie, to szczerze mówiąc nie wiem. Tutaj potem Piotra się będzie trzeba zapytać, który tutaj też jest na kanale, a aktualnie jest wyciszony. To on wam po prostu powie. Wymień proszę kilka preferowanych przez ciebie par walutowych. Tylko i wyłącznie Majorsy, za wyjątkiem euro-dolara. Majorsy tu mam na myśli po prostu główne pary walutowe, czyli główne 8 par walutowych. Nie korzystam nigdy z parów egzotycznych. Wbrew pozorom, złotówka to też jest po prostu para egzotyczna. Tutaj akurat patriotyzm nie ma nic do tego. Tutaj chodzi o rynek, tylko główne pary walutowe. Po ilu latach, miesiącach można dojść do perfekcyjnych na małych TF-ach? To jest akurat zależne od danej osoby. Najczęściej to jest minimum, absolutne minimum, to jest rok pracy. To jest minimum, to jest absolutne minimum. I tu mam na myśli regularnej pracy, a nie w klatkę. Czy w ogóle nie handlujesz na towarach, indeksach? Na indeksach kiedyś siedziałem na DAX-ie głównie, ale to było kiedyś tam. Nie zrezygnowałem, dlatego że było coś nie tak, po prostu za dużo tego miałem. Dość często mi się zdarza siedzieć na ropie. Ogólnie ja lubię surowce z racji dynamiki. Są ok, ale głównie się skupiam na walutach. O, teraz Piotr tutaj pisze, że nagranie będzie dostępne na kanale YouTube TykTykMil. Więc będziecie mieć tutaj udostępnione. Mariusz, to jest akurat Phuket na Patongu z boku, jeżeli chodzi. Tutaj Tomasz się pyta, tak, linię wsparcia też wykorzystuję. Funt do jena, tak, to jest jedna z moich głównych ulubionych par walutowych, jeżeli chodzi o funt do jena. A dlaczego FX jest lepszy od akcji? To jest przede wszystkim zależne też od kapitału. Ponieważ tutaj daje mi więcej możliwości, zwłaszcza jeżeli ktoś ma mało kapitału, to jest w stanie po prostu zrobić większy kapitał w tym momencie na Forexie z racji dynamiki i dostępności, ale w większości przypadków jest to kwestia własnych preferencji. To jest bardziej tutaj kto co lubi. Czy da się to zautomatyzować lub współautomatem? Tak. Automat testowaliśmy to wiele razy, ale automat to z tego nic nie ma. Natomiast współautomatem daje całkiem ciekawe wyniki. Natomiast ja nie lubię, wolę manualnie to zrobić, bo mnie inaczej nerwy zżerają, że coś podejmuje decyzję za mnie. Ale to jestem ja. Okej, co tam? Ile setupów używasz? Setupów mam swoich 16, ale w praktyce używam 4. Dlatego, że to jest to, co jakbyśmy mieli za dużo par walutowych. Po prostu za dużo tego wszystkiego. A trzeba się po prostu skupić na jednym. Co tutaj mam dalej?
To ja, jeżeli chodzi o kolejne, to ja akurat nie będę tutaj pokazywał innych setupów. To jest akurat nie jest to tematyka tego szkolenia. Więc tutaj akurat nie, innym razem może. Kolejne. Nie, aktualnie nie. W Niemczech już nie mieszkam, też mieszkałem, ale już nie mieszkam. Teraz mieszkam, aktualnie z powodu rodzinnych jestem w Polsce na chwilę obecną. Używasz dźwigni europejskiej, czy preferujesz większe, 1 do 30? Ja używam, mam, znaczy tak, na rachunku mam 1 do 100, ponieważ może, nie wiem, czy wiecie, ale po prostu możecie mieć 1 do 100 nawet na rynku europejskim. Wystarczy tam jest coś, to zależy od brokera, ale przeważnie jest to, że wystarczy oświadczenie związane z tym, że jesteś profesjonalnym traderem i tam musisz, tam od obrotu też zależy i tak dalej, gdzie po prostu masz 1 do 100 i w tym momencie tutaj nie ma do problemu. U swojego brokera mam akurat 1 do 100, przy czym to nie jest tak, że ja go wykorzystuję w 100%. To jest wszystko w zależności od sytuacji, jak i też wysokości depozytu. Czy geometrię rynku typu FIBO również wykorzystujesz? FIBO samego nie, natomiast to, co robię w dużej mierze, jest bardzo podobne do FIBO. Więc można na przykład wyrysować FIBO i tak dalej i będzie jak najbardziej ok, tylko FIBO wbrew pozorom też trzeba umieć zastosować. To nie jest tak, że FIBO po prostu tylko go narysujemy i tylko gramy od wartości, które on nam poda. Też trzeba się dostosować do rynku, do dynamiki, a nie traktować tego jako pewnik. FIBO jest jedną z rzeczy, które uważam, że są bardzo dobre. Jeden z nielicznych rzeczy, jeżeli chodzi o wskaźniki, które można po prostu wykorzystać. Jakie tutaj kolejne, jakie masz stopy zwrotu, tydzień, miesiąc? Po pierwsze, ja akurat nie patrzę w takim krótkim okresie czasu. Ja cokolwiek liczę przynajmniej w 3 miesiącach, nie krótsze, ponieważ w 3 miesiącach zawsze będzie coś nie tak, zawsze jakieś tam dni wypadną, a tydzień czy miesiąc to jest po prostu za krótki okres. Po drugie, ja już od dłuższego czasu nie patrzę na który aspekt procentowy. Ja od dłuższego czasu gram tylko i wyłącznie pod względem finansowym. Czyli ja chcę mieć odpowiednią ilość po prostu w perspektywie 3 miesięcy zarobione. Nie lubię procentów, ponieważ do pewnego poziomu było ok, natomiast jak się ma coraz większe kwoty, no to w tym momencie było zbyt, że tak powiem, stresujące. W momencie, kiedy doszłem do pewnego etapu, gram od dłuższego czasu stałym lotem, powoduje to, że bardzo ograniczyłem stres związany z finansami. I tak znam zresztą bardzo dużo ludzi, gdzie dla przykładu potrafią na przykład zarobić na przykład miesięcznie 20-30 tysięcy złotych na przykład i technicznie mogliby mieć więcej, ale im się komfortowo gra na te wartości, plus do tego te wartości finansowe są na tyle wysokie, gdzie po prostu można spokojnie z tego żyć. I jeszcze coś zostanie. Jest to zależne bardzo od danej osoby. Są takie osoby, które grają na przykład od przysłowiowej linijki, gdzie na przykład grają na procent i starają się na przykład zrobić miesięcznie powiedzmy 5% na przykład, czy 10%, czy 20% w zależności od osoby. Inna osoba będzie grała tak jak ja, czysto w aspekcie finansowym. Dużo też zależy od tego, na jakim my jesteśmy etapie. Czy ten sam lot na wszystkie pary i setupy? Na większość setupów ten sam po prostu lot, wszystkie pary walutowe jest ten sam lot. Jest to spowodowane tym, że mniej więcej na wszystkich parach walutowych mam bardzo podobny SL. To jest różnica rzędu 2 pipsów SL-a, jeżeli chodzi o setupy, za wyjątkiem jednego setupu, więc w tym momencie nie zaburza mi to mojego management. Przy czym management w tym momencie też jest to sprawdzane co 3 miesiące, a nie co tydzień, czy na przykład zmieniany, czy na przykład co miesiąc, bo to jest za krótki okres czasu. Okej, są jeszcze jakieś tutaj pytania? Nie, RSA już nie mam, poszło do kasacji. Ile dokładnie wejść robisz w poszczególne sesje? To jest temat rzeka, ponieważ tutaj mogę zrobić jedną, dwie na sesję, mogę nie zrobić żadnej. To, co mówiłem wcześniej, statystycznie, jeżeli chodzi przy graniu na głównym koncie, robię między tak 8 do 12 pozycji na miesiąc, przy czym przeważnie gram nie cały miesiąc, tylko około 3 tygodnie. Co mam też na myśli, jeżeli chodzi o ilość wejść, ponieważ ja się ograniczam. Jeżeli nie jestem pewny po prostu danej pozycji, to odpuszczam, czy to wejścia, czy po prostu już w trakcie pozycji.
Jaki średni jest LITP? Z zamkniętych pozycji, ale dobrze pamiętam, to jest mniej więcej około 4-5 pipsów, jeżeli chodzi o SL-a. TP to jest około 20, czasami więcej, ale tak przeważnie około 20. Skupiam się tutaj na proporcjach i na jakości pipsa, ogólnie jakości tego, co się dzieje, a nie na ilości pipsów. Co powoduje, że przy takich krótkich SL-ach można sobie pozwolić na wysokiego lota w stosunku do depozytu. Mam nadzieję, że tutaj to rozjaśniłem. Czy w ogóle nie interesuje Cię fundamenty? Nie, w ogóle mnie nie interesują. Przy takich niskich TF-ach jedyne, co mnie interesuje, to jest mianowicie, kiedy jest publikacja danych głównych, czyli czerwonych, na przykład na Forex Factory, bo to mi po prostu poinformuje, kiedy mam nie dotykać rynku. Bo przy większych TF-ach to jakiegoś to nie byłoby to problemem, ale na niskich TF-ach sama publikacja danych może spowodować może niewielki, na przykład 10 pipsów skok ceny, ale to jest wystarczające, żeby na przykład wyrzucić mnie z pozycji. Dlatego jak są dane, to ja w tym momencie odpuszczam. Ale ogólnie też fundamentów w ogóle nie ruszam. Szczerze mówiąc, do końca ich zbytnio nie rozumiem, bo mnie to zbytnio też nie interesuje. Skupiam się tylko na niskich TF-ach. No, dokładnie, Zbigniew. Coś takiego, tylko warunek jest taki, żeby to było zawsze zgodnie z głównym kierunkiem na H1. W którym kraju najlepiej się rozlicza z podatku kapitałowego? A, dobre pytanie, no, i taka anegdota. Nie wnikam tu, Aleks, na jakim etapie jesteś, ale bardzo często dostaję te pytanie od osób, które jeszcze na przykład nie zarabiają. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś się interesuje, jeżeli chodzi o podatki i optymalizację podatkową i tak dalej, no to najlepiej zgłosić się do specjalisty, który się takim zajmuje. Dużo to nie kosztuje, a jest na bieżąco z prawem. I tutaj akurat nie będziemy tego tematu poruszać. Ale ogólnie wbrew pozorom, a drobna uwaga, w Polsce mało jest kompetentnych firm, jeżeli chodzi o tego typu. Okej, pytanie jeszcze tu jakieś, bo widzę, że już chyba tutaj nie ma jakichś pytań. Piotrze, może ty masz jakieś pytanie do tego, co tutaj dzisiaj było? Chyba jesteś cały czas. Piotr jest przedstawiciel po prostu Tygmila, który tu monitoruje, czy przypadkiem głupot nie gadam? Chyba. Okej, ja w każdym razie. Jaki masz stosunek zyskownych do strat? No to, co mówiłem, to się waha między te skuteczność mam około 70 do 76-5%. Natomiast też nie patrzę na to, bo do końca, bo to, co mówiłem, mam bardzo dużo pozycji zamkniętych. Natomiast jakby sobie zrobić tutaj mianowicie podsumowanie, no to wyszłoby, że dużo pozycji jest właśnie na plus. A to jest na przykład tylko jeden pips. Dlatego też do końca tak na nie patrzę. Mnie interesuje, czy ja w perspektywie czasu jestem na zadowalającym plusie. Nie gram po prostu na, że tak powiem, na procenty. Po prostu patrzę na zyski, tyle mnie to interesuje. To jest urok grania dla siebie, gdzie nie muszę inwestować i kapitału od kogoś, gdzie najważniejsze są statystyki, cyferki. Jak określasz trend? Najprościej, po to mam właśnie H1, gdzie po prostu patrzę, co się dzieje w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, ostatni ruch, jaki mamy. Nie mam na myśli bieżącej słupka, tylko po prostu ogólnie w całej formacji, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. I tak definiuję po prostu kierunek. I teraz tak, z ciekawości, mamy cztery rodzaje kierunków na H4. Jestem ciekaw, czy ktoś zna czwarty. Jeżeli zna, to proszę napisać na czacie. Jestem ciekaw, czy ktoś po prostu zna. Bo mamy wzrostowy, spadek, konsolę. Bez pozycji to akurat nie chodzi o kierunek, ale bez pozycji to jest wtedy, kiedy nie dotykamy. Pytanie jest tutaj chyba bodajże, że już będziemy powoli kończyć, bo już widzę, że pytania się też skończyły. Natomiast ostatni kierunek to jest mianowicie nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Musicie być świadomi tego, że nie musicie znać wszystkiego. Nie musicie zawsze wiedzieć, co tam się dzieje na tym wykresie. Jeżeli nie jesteście pewni, odpuszczacie. Wy macie być pewni co do kierunku, co do swoich założeń i całej reszty. Ok. Mamy już 20:15. W każdym razie, jak macie pytania, to zapraszam na maila, jeżeli się coś nawinie w międzyczasie. Ja w każdym razie Wam wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Za tydzień mamy kolejne spotkanie i tutaj będziemy. Tematyka jest, jak unikać niepotrzebnych błędów w tradingu i zwiększyć swoją skuteczność. I tutaj po prostu, że tak powiem, będą kolejne, że tak powiem, co tu się dzieje. I też pokażę tutaj kilka przykładów od moich kursantów, co potrafią po prostu ludzie wymyślać, a jak łatwo tego uniknąć i jaki to ma wpływ po prostu na nasze wyniki. No to w tym momencie dziękuję i do usłyszenia.